Ej, ty! Ja? Tak, ty! Fort Gównowort, Fort Gównowort! Nie każda morda pasuje do Forda. Z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Powracam do serii 500+, Waszej ukochanej i mojej ukochanej, najchętniej oglądanej na Automarianie. W życiu głowy rodziny czasem przychodzi taki moment, że poruszanie się z dwójką dzieci, na przykład sedanem, czy kombiakiem albo kompaktem, staje się już bardzo problematyczne i trudne i trzeba poszukać czegoś większego. Trzeba poszukać na przykład vana, minivana lub kompaktowego minivana. A kiedy przy tym wszystkim nie chcemy rezygnować z dobrych własności jezdnych, odpowiedzią jest Ford. Na przykład taki. I teraz sobie opowiemy o tym, co ma w środku, co ma pod maską, jak jeździ i ile właściwie kosztuje. Jedziemy z tematem. Powstał w 2003 roku i początkowo nazywał się Ford Focus C-Max. Jest to pierwszy kompaktowy minivan Forda oparty o płytę podłogową C1. Jest to dokładnie ta sama płyta podłogowa, która była zastosowana w Focusie drugiej generacji, który pojawił się rok później, czyli w roku 2004, a także ta sama, która była w Mazdzie Primacy, późniejszej Mazdzie 5, też taki kompaktowy minivan. Samochód z wyglądu, no, że tak powiem, nie jest oszałamiający, podobny do innych produktów Forda z tamtych czasów. Jest taki, no, ociosany taki, taki zachowawczy, taki niemiecki trochę z wyglądu. Po lifcie to się nieco zmieniło, dostał nowe lampy z przodu, maskę, zderzaki oraz inne lampy z tyłu i zderzaki chyba też. Zmiany były wprowadzone w myśl filozofii kinetic design, czyli według Forda ten samochód miał wyglądać tak, jakby jechał w momencie, kiedy stoi. No nie jest tak w tym przypadku, bardziej to było widoczne w C-Maxie drugiej generacji, albo w Fordzie Mondeo, albo nawet w S-Maxie. Nazwa C-Max, która po lifcie w 2007 roku stała się jakby osobnym modelem, nie nazywał się już Focus C-Max, tylko po prostu C-Max, odnosi się do trzech głównych cech tego modelu, przynajmniej według producenta, czyli Comfort, Confidence i Control. I te wszystkie trzy cechy podniesione są do maksa, czyli stąd właśnie C-Max. Comfort. Właśnie od tego zaczniemy, a ponieważ to jest minivan, to jak zwykle u mnie zwiedzanie zaczynamy od tylnej części pojazdu. Zapraszam. Miejsca tutaj oczywiście jest wystarczająco dużo, zarówno na ramiona, na głowę, jak i na kolana przy fotelu ustawionym pod mój wzrost, biorąc oczywiście pod uwagę wymiary zewnętrzne auta. Mamy tutaj dwa niezależne fotele, właściwie trzy, tylko ten środkowy jest jakby takim wycinkiem fotela. Nie jest on pełnowymiarowy, jest nieco węższy zarówno w części siedziska, jak i w części oparcia fotela. Każdy z nich możemy sobie osobno składać. Kiedy złożymy środkowy, mamy dosyć szeroki podłokietnik wtedy oraz dwa bardzo płytkie uchwyty na kubki, właściwie coś, co imituje uchwyty na kubki, bo cokolwiek byśmy tutaj nie wsadzili i tak wypadnie podczas jazdy. Dwa skrajne fotele możemy również składać sobie. Każdy z foteli możemy oczywiście też obalać w ten sposób, tworząc sobie dodatkową przestrzeń z tyłu, a dwa skrajne możemy przesuwać przód-tył tylko w taki głupi sposób, bo szyny są zamontowane pod kątem i możemy to robić tylko w momencie, kiedy właśnie ten środkowy fotel jest w tej pozycji. Wtedy jakby ten fotel przejeżdża do środka troszeczkę. No, można to wykorzystać w taki sposób, że środkowy wyjmiemy sobie całkowicie, a wtedy te dwa skrajne, które tutaj są, będą nieco bliżej siebie, dzięki czemu mamy zdecydowanie już dużo więcej miejsca na kolana i na ramiona. Oczywiście, jeśli będziemy jechać w dwójkę. Muszę powrócić do pierwotnego ustawienia. Jak przystało na minivana, mamy pewne cechy charakterystyczne, które są dla tego typu pojazdów. Pierwszym jest jeden z moich ulubionych, czyli stoliki. Stoliki z uchwytem na kubki. Tym razem ten uchwyt na pewno coś nam utrzyma. Na dobrej wysokości
no, nawet się nie składa, jak go obciążymy. Oczywiście te foteliki są dwa. Jest też sporo schowków. Poczynając od tych, które są na tunelu środkowym. Na górze taki wąziutki, płyciutki. W sumie nie wiem na co, ale zawsze coś drobnego można tam włożyć. Pod spodem jest jeszcze jeden, nieco większy i tam mamy gniazdo na 12 V. Nie mamy kieszeni w drzwiach, troszkę dla mnie wada. Natomiast mamy schowki pod stopami pasażerów. I te schowki są całkiem pojemne. Również jak przystało na minivana, mamy roletki. O, roletki w drzwiach z tyłu, żeby słoneczko nie raziło nam bąbelków z tyłu. I ten już się tak średnio zwija. Dobra, potem to zrobię. Jeśli chodzi o elementy wykończenia, no to w większości mamy tutaj twardy plastik na górze i na dole drzwi. Nie ma tapicerki. Uchwyty do drzwi są zamocowane dosyć solidnie. Bardzo podoba mi się również welurowa tapicerka, która wygląda na bardzo odporną, chociaż niełatwą w czyszczeniu, jeśli ma się psa z białą sierścią, tak jak ja. Natomiast nie nosi specjalnie śladów zużycia, a dzięki temu, że jest ta welurowa tapicerka, to fotel wydaje się taki mięciutki, taki bardziej komfortowy. Z takich dodatkowych schoweczków, powiedzmy schoweczków, są również kieszenie w oparciach przednich foteli. To wszystko. Z grubsza. Całkiem elegancko to jest zaprojektowane, jednakże to, że tych foteli nie możemy przesuwać, mając rozłożony ten fotel środkowy, jest idiotyzmem. No, u konkurencji, na przykład w Sceniku, czy w Ksarze Picasso, bez problemu możemy takie operacje wykonać. Tutaj nie. Ej. No i patrz. Zabezpieczenie dla dzieciaków. A to przynajmniej tą roletkę będą... O. Jest! Trzeba trochę popukać, najwyraźniej, żeby to zadziałało. No tak, zabezpieczenie dla dzieciaków. W samochodzie siedzi się bardzo wygodnie. Fotel jest mięciutki, całkiem przyjemnie wyprofilowany. Z dobrym trzymaniem na boki, podłokietniki na drzwiach i ten na środku między fotelami są na dobrej wysokości, dzięki czemu można się tutaj fajnie usadowić. Ale na komfort akustyczny zdecydowanie negatywnie wpływa spasowanie wnętrza. Po latach po prostu te plastyczki niektóre hałasują i trzeszczą. Gdzieś tam coś świergoli, świszczy, brzęczy. Zrobiłem sobie nawet taki mały teścik. To nie skrzypi, to nie skrzypi, to się trochę ryla, to troszkę skrzypi, to nie skrzypi, to skrzypi. No trochę jednak tego jest. O, coś tam pobrzękuje. A oprócz tego, że co nieco nam tutaj skrzyczy i brzęczy, no to wadą C-Maxa, jedną z największych jego wad, jest to, że zużywają nam się bardzo szybko uszczelki w drzwiach i szybach. Przez co no strasznie głośno w tym samochodzie jest przy większych prędkościach. Słyszymy z okolic drzwi i szyb jakiś świst powietrza. Natomiast jeśli chodzi o komfort przestrzeni, jest on naprawdę bardzo duży. Deska rozdzielcza jest też mocno pochylona do przodu i daleko cofnięta od kierowcy, co sprawia wrażenie takiej dużej przestronności. No ale, jakby powiedział klasyk, wygląda jak wygląda. Szału tutaj nie ma, jest prosto, w miarę elegancko, szczególnie w takiej wersji jak ta, czyli wersji Ghia, gdzie mamy takie dodatkowe wstawki ala drewniane na desce rozdzielczej. Poza tym pod względem ergonomii jest też rozwiązane bardzo poprawnie. Wszystko jest w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, tam gdzie byśmy się spodziewali i jest to bardzo przyjemne w obsłudze. Pod względem wyposażenia bywało różnie. Najbogatsze wersje właśnie Ghia, później Titanium były już super wyposażone. Nie trudno na przykład o klimatyzację manualną, pełną elektrykę, tempomat, dobre radio czy komputer pokładowy. Jeśli chodzi o schowki, to tutaj też mnie S-Max nie zawodzi. Scenic co prawda jest jednym z najlepiej rozwiązanych samochodów pod tym względem, jednak tutaj też nie brakuje. Na górze deski rozdzielczej jest taki płaski, gigantyczny, płytki schowek. Jego pokrywa nie jest zamykana na zatrzask, tylko po prostu tak sobie klapie. I ponieważ auto ma też dużą szybę czołową, no to po latach ten plastik się po prostu odkształca i nie wygląda to najlepiej i do tego podczas jazdy troszeczkę telepie. Potem mamy małą półeczkę po lewej stronie kierownicy, oczywiście schowek przed pasażerem. Z dodatkową kieszonką na klapie tego schowka jest również miejsce do zamocowania długopisu. Kieszenie w drzwiach bocznych są ciekawie wyprofilowane, bo nie są za duże, ale można tam wsadzić dużą butelkę wody na przykład i powinna się utrzymać. Jest tu również coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nie chodzi o ten schowek, który jest tutaj w podłokietniku zaraz pod spodem, ale o ten drugi, który jest tutaj. I ten jest po prostu gigantyczny. Tutaj spokojnie weszłaby jakaś paczka pieluch nawet. Nie ma niestety żadnego gniazda aux ani
USB. Jest natomiast gniazdo na 12 V, w sensie zapalniczka, w popielniczce, obok dźwigienki hamulca ręcznego i dwa duże cup holderki. I dzięki temu, że właśnie nie mamy klasycznego hamulca ręcznego, Ford mógł wygospodarować tutaj tyle przestrzeni na schowki. Ale mi teraz słońce wyszło. Ten elektroniczny hamulec postojowy to jest jedna z wad C-Maxa i jego usterka dotyka większość użytkowników tego samochodu. Dla mnie wadliwe jest to, że po jego zaciągnięciu nie jest on jakby zwalniany automatycznie. To znaczy mamy wrzuconą jedynkę, zaciągnięty hamulec, próbujemy ruszyć i nie puszcza. Za każdym razem trzeba przycisnąć przycisk, żeby go zwolnić i wtedy swobodnie możemy jechać. O ile działa oczywiście. A, jest jeszcze jeden schoweczek, mianowicie tutaj schowek na okulary na dachu, na podsuficie, podobny do tego, który właśnie był na przykład w Scenicu czy Espace. Wskaźniki, jak to w Fordzie, są bardzo duże i czytelne, aż nawet chciałoby się powiedzieć za duże. Ta wersja nie ma dużego kolorowego wyświetlacza pomiędzy prędkościomierzem i obrotomierzem. Jest monochromatyczny ze wskazaniami komputera pokładowego. Komputer pokładowy obsługujemy w dość śmieszny sposób. Na manetce od kierunkowskazów jest takie pokrętło i po prostu trzeba nim kręcić. Możemy nim kręcić tylko w jedną stronę i wtedy przełączamy się między wskazaniami komputera pokładowego. Wadą wnętrza jest to, że wycierają się niektóre przyciski na konsoli środkowej, te najczęściej używane, na przykład do klimatyzacji, oraz to, że zdarzają się tutaj drobne awarie elektroniki. Najbardziej upierdliwą jest awaria prędkościomierza. I to jest znany temat Fordów, szczególnie w tych poliftowych. To jest jakoś tam połączone z modułem komfortu, dlatego przy awarii licznika, gdzieś tam się dostaje wilgoć, różne elementy wyposażenia wnętrza mogą zacząć szwankować. Poza tym, jak na egzemplarz, który ma nalotu ponad 300 tysięcy km, specjalnie zużycia po tym wnętrzu nie widać. A, nie powiedziałem o jednej rzeczy, która jest niezmiernie ważna z punktu widzenia głowy rodziny. Na podsuficie mamy takie zamykane lustereczko, wypukłe, takie sferyczne lusterko, dzięki któremu możemy obserwować sobie bąbelki podczas jazdy, co one tam wyprawiają. Plus, ogromny plus. Fajnie się drzwi zamykają, klamki dosyć takie solidne. Ważna rzecz kolejna z punktu widzenia głowy rodziny, czyli bagażnik. I tutaj Ford pokazuje pazur, pierwszy pazur, otwierany na dwójnasób albo pilotem, jest taki specjalny przycisk, albo po prostu mikrowłącznikiem nad rejestracją. 460 litrów. Jeśli powyjmujemy fotele całkowicie, to możemy uzyskać przestrzeń nawet do 1620 litrów. To jest bardzo dobry wynik. Ta bazowa przestrzeń spokojnie pozwoli nam na to, żeby włożyć tutaj wózek, może nie bez składania, ale chociaż taki mniejszy, nawet powinien w całości wejść. I nie musimy się specjalnie ograniczać z bagażem. Jest oświetlany jedną lampką, mamy dodatkowo gniazdo na 12 V oraz mamy też dwa schowki po lewej i po prawej stronie w obudowach nadkoli. Nie są może jakieś gigantyczne, ale na takie drobne rzeczy, których nie chcemy słyszeć podczas jazdy, jak tam fruwają po bagażniku, spokojnie wystarczą. Pod podłogą bagażnika jest dojazdowe koło zapasowe. Klapa, no, ma uchwyty do zamykania, nawet dwa. To nie jest C-Max, to jest C-Ma. No i co, nadal zastanawiasz się nad kombiakiem? Auta kombi klasy średniej, czyli segmentu D, mają mniej więcej te same parametry, jeśli chodzi o wielkość bagażnika, przed i po rozłożeniu foteli. A to wszystko przy o wiele mniejszych wymiarach, które są nieco bardziej praktyczne w codziennym użytkowaniu. C-Max ma długość 4370 mm, szerokość 1820 mm, rozstaw osi to 2670 mm, a wysokość to prawie 1,6 metra, czyli 1588 mm i tu właśnie jest jego przewaga. Tu jest to dodatkowe miejsce i ta dodatkowa przestronność i ten dodatkowy komfort. Confidence, czyli taka pewność, zaufanie. Tu akurat bywa różnie, chociaż C-Max według rankingów niezawodności prowadzonych przez niemiecką Dekre, TÜV i ADAC jest jednym z najmniej awaryjnych Fordów z tamtego okresu produkcji. I w segmencie kompaktowych minivanów jest również jednym z najmniej awaryjnych samochodów. Nie jest jednak oczywiście pozbawiony wad, jak każdy samochód. Nie ma samochodów idealnych.
Co dla wielu z Was oczywiście będzie ważne, Ford tutaj popracował mocno nad zabezpieczeniem auta przed korozją, bo kiedyś jak się stanęło obok Escorta albo Mondeo, można było się obawiać, że nasz samochód również się od nich rudą zarazi. Bezwypadkowe egzemplarze powinny być od niej wolne, ale te najstarsze egzemplarze z początku produkcji mogą już się borykać na przykład z korozją podwozia, czy nadkoli albo progów. Ale porównując go na przykład do poprzedniej generacji Focusa, czy właśnie Mondeo drugiej generacji, jest naprawdę pod tym względem samochód zabezpieczony bardzo dobrze. Zawieszenie tutaj jest bardzo trwałe, pomimo tego, że z tyłu mamy wielowahacz. Z przodu są MacPersony i najczęściej zużywającym się elementem są łączniki stabilizatorów albo tuleje wahacze. To jakby standard na naszych drogach, niezależnie od tego, jaki samochód kupicie. Czyli pod tym względem trwałości zawieszenia można mu ufać. Zaufanie musimy mieć przede wszystkim do silników. Musimy być ich pewni. No tak, to jest ten patent Forda genialny. Nie wiem, czy znacie ten temat, ale Fordy w tamtym czasie miały otwieraną maskę kluczykiem. Rozwiązanie jest fajne tylko w momencie, kiedy musicie się dobrać do akumulatora i nie chcecie otwierać i zamykać auta potem. Tak, poza tym to jest bez sensu. Jeden, dwa i maska do góry. Patyczek, ciach. A to już można w sumie zamknąć. Silników na szczęście nie było tutaj dużo, więc będę się streszczał. Podstawowy motor benzynowy, czterocylindrowy 1.6 z wielopunktowym wtryskiem, moc 100-105 koni. Jest to wybór raczej dla osób, które nie będą się spieszyć. Ma rozsądne spalanie, powiedzmy, nie ma z nim jakichś większych problemów. Sprawdzona konstrukcja Forda na przestrzeni lat, bardzo lubi gaz i jest to silnik na pasku rozrządu. Kolejne dwie większe jednostki benzynowe to było 1.8, moc na początku produkcji tylko 120 koni, później 125 koni mechanicznych. Bardzo dobry silnik, doskonały kompromis między właśnie spalaniem i osiągami, bo C-maxy benzynowe słyną z tego, że troszkę palą jednak. Przyspieszenie około 10 do setki, prędkość maksymalna prawie 195 na godzinę, więc jest ok. Ostatnim było dwulitrowe, 145-konne, czterocylindrowe, jak na taki samochód to już monstrum, całkiem nieźle się rozpędzał, to jest raczej wybór dla osób, które lubią szybko jeździć oraz lubią panie z obsługi na stacji benzynowej, na przykład gdzieś tam u siebie, ponieważ te silniki naprawdę sporo palą. W końcu to jednak 2 litry, dziwne byłoby spalanie na poziomie 5 litrów na 100. Oba wyżej wymienione silniki, czyli 1.8 i 2.0, mają łańcuch rozrządu i ten łańcuch jest również trwały, niewymienialny na przestrzeni lat. Przynajmniej ja o takim przypadku konieczności wymiany łańcucha rozrządu w Fordowskim 2.0 lub 1.8 nie słyszałem. Na innych rynkach były jeszcze wersje 2.0 CNG, 2.0 LPG, fabryczna instalacja gazowa, więc jeśli będziecie chcieli do swojego założyć, nie ma problemu, Ford to zje, oraz był 1.8 B-Fuel, coś takiego, no bioethanol. Może na którymś z rynków był taki silnik potrzebny. Z silnikami benzynowymi raczej nie ma większych problemów. Jeśli już, to zużywa się po prostu ich osprzęt po wielu latach przy dużych przebiegach. Jedną z najczęstszych usterek w C-Maxie jest awaria alternatora, a precyzyjniej regulatora napięcia. Z tym boryka się większość po prostu użytkowników C-Maxa. Poza tym to jest konstrukcyjnie prosty silnik, wolno ssący, nie mamy wtrysku bezpośredniego, raczej nie ma z tym problemów. Diesle też były trzy, dwa były z PSA, czyli 1.6 HDI oraz 2.0 HDI. 1.6 występował w dwóch wariantach mocy, 90 oraz 109 koni. Słabszy za słaby, ten mocniejszy jest już taki w miarę. Jednak w przypadku 1.6 był problem na początku produkcji ze smarowaniem wałków rozrządu, co mogło doprowadzić do zatarcia silnika. Ford wzywał właścicieli C-Maxów do serwisu, żeby tą usterkę usunąć, więc jeśli pierwszy właściciel waszego przyszłego C-Maxa pojechał do serwisu i usunął tą usterkę, nie powinno być z tym problemu. Teoretycznie silniki PSA to są jedne z najlepszych konstrukcji i dopracowanych konstrukcji, ale też mogą zdarzać się pewne problemy w dieslach, typu na przykład przedwcześnie zużywające się turbo w 1.6. Najlepszym dieslem był 2.0 HDI, ponieważ miał bardzo dobre osiągi oraz palił stosunkowo niedużo. Silnik wielokrotnie omawiany u mnie na kanale przy okazji prezentacji innych samochodów koncernu PSA, 307, C8, C5. W każdym razie to też jest bardzo dobra konstrukcja i raczej bezproblemowa, ale wszystkim właścicielom Fordów z silnikiem wysokoprężnym są w szczególności znane dwa wyrażenia. DPF i dwumasa. Pierwszy, DPF, niezwykle ciężko się zapycha, jego wymiana jest dosyć droga, można go serwisowo wypalać, ale jest to upierdliwe, bo trzeba robić to naprawdę bardzo często, dużo częściej niż na przykład u konkurentów. Dwumasa
uchodzi za nietrwałą, to znaczy nie znosi dużych przebiegów, no i trzeba ją wymieniać oczywiście razem ze sprzęgłem, jak to dwumasę. Koszt też może być spory. I rozmowa dwóch właścicieli Fordów z silnikami wysokoprężnymi często sprowadza się do tematu, czy już robiłeś dwumasę, czy dopiero będziesz robił, czy robiłeś DPF-a, czy dopiero będziesz robił. Ostatnim był fordowski 1.8 TDCi. Dobry balans między osiągami i spalaniem. Ta jednostka jest teoretycznie najstarsza konstrukcyjnie spośród diesli, natomiast i tak była stosowana praktycznie do samego końca produkcji. Potrafi się rozpędzić w jakieś 11 sekund do setki. Prędkość maksymalna też jest zadowalająca, a średnie zużycie paliwa, powiedzmy w trasie czy w cyklu mieszanym, powinno oscylować w okolicach 6 litrów na 100. To jest wartość jak najbardziej ok. Wady tego silnika to problemy z układem zasilania, jakieś nieszczelności właśnie w układzie zasilania, problemy z układem wtryskowym, znane ze starszych diesli Forda. Te silniki są też dosyć wrażliwe na paliwo. Ponadto oczywiście turbosprężarka, dwumasa, ale z kolei zaletą tego silnika jest to, że najczęściej występował właśnie bez wspomnianego wcześniej DPF-a. Nie polecam, nie odradzam, jeśli ktoś chce, można. Maskę. Natomiast zamykamy już normalnie. O! Skrzynie biegów były 5- i 6-biegowe manualne oraz 4-biegowy automat i chyba 6-stopniowa skrzynia CVT. Tych zautomatyzowanych i automatycznych radziłbym unikać, ponieważ no, może ten 4-biegowy hydrokinetyk nie jest jakiś super nietrwały, ale wymiana czy naprawa uszkodzonego sterownika też może sporo kosztować. Co do manuali, raczej nie ma z nimi problemów. Wadą natomiast tych C-Maxów jest to, że w większości wersji, na przykład benzynowych 1.8 czy 2.0, była skrzynia piątka tylko, co może wkurzać na przykład przy jeździe z większymi prędkościami na trasie. Ten tutaj dieselek też ma 5-biegowego manuala, przydałby się tutaj ten 6. bieg. Natomiast sama obsługa skrzyni biegów jest bardzo wygodna, ponieważ drążek jest zamontowany jakby w dolnej części deski rozdzielczej. Skok jest krótki, biegi wbijamy pewnie. Podoba mi się akurat to. Podsumowując dział Confidence, lepiej tutaj wybrać silnik benzynowy, ponieważ zajeżdżony diesel, co w przypadku auta w tym wieku nie będzie wcale rzadkością, może was wpędzić w ogromne koszty, co wpłynie jakby negatywnie na wasze postrzeganie C-Maxa, który w istocie jest naprawdę bardzo udaną konstrukcją. Najwięcej negatywnych opinii użytkowników zbierają właśnie wersje wysokoprężne, ponieważ te auta, kiedy przejeżdżały do kraju, mając na blacie 200, de facto miały już ponad 400, no i wtedy dochodzą nam do wymiany wtryski, dwumasa ze sprzęgłem, turbo, EGR-y, DPF-y, cudawianki i nagle okazuje się, że musimy włożyć w ten samochód tyle samo, co za niego zapłaciliśmy. Benzyna z gazem, jak nie lubicie pań na stacji benzynowej u siebie. Control, czyli tu same jakby zalety. No może z małym minusikiem, ponieważ pozycja za kierownicą jest typowa dla minivanów. Siedzimy bardzo wysoko, jak na krześle, jak u konkurencji mniej więcej, ale zaletą C-Maxa jest to, że możemy sobie dobrze doregulować kolumnę kierownicy, która jest regulowana w dwóch płaszczyznach i można ją dosunąć sobie odpowiednio blisko. Co mi się bardzo podoba, co pozwala jakby w odpowiedni sposób kontrolować pojazd, zachowując odpowiednią pewność prowadzenia. No a prowadzenie jest ponadprzeciętne. Jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze właśnie w tej klasie. Auto waży od 1,4 do 1,6 tony, a w ogóle tego nie czuć. Zawieszenie jest zestrojone bardzo dobrze. Samochód prowadzi się pewnie przy każdej prędkości, przy zmianie kierunku jazdy zachowuje odpowiedni tor jazdy. Świetnie można go wyczuć i świetnie można się nim pobawić. Zestrojone jest tak, że jest to dobry balans między, powiedzmy, względnym komfortem a pewnością prowadzenia. Określiłbym to jako 40% na komfort, 60% na pewność prowadzenia. I bardzo mi się jazda C-Maxem naprawdę podoba. Fantastyczny samochód. Ponadto układ kierowniczy jest też bardzo dobrze zestrojony, odpowiednio dobrana precyzja i siła wspomagania. Wszystko tu pod tym względem w tym aucie gra. Na dobrą kontrolę podczas prowadzenia wpływa również widoczność. Tutaj widać dobrze dosłownie w każdym kierunku. Może lekko słupek A pod kątem 45 stopni ją ogranicza, ale mamy tutaj też taką dodatkową małą szybkę. I gdzie się nie obejrzeć, naprawdę w tym samochodzie w każdą stronę wszystko bardzo dobrze widać.
Minus jednak za małe lusterka, jak do minivana, które zdecydowanie nie dają poczucia kontroli przy manewrowaniu tym pojazdem. Słabo tutaj cokolwiek widać. Dobrze. Umówmy się, to jest auto, na którego wygląd nie bardzo się cieszymy. No nie wzbudza emocji. Nie będziemy się za nim dwa razy oglądać, jak go zaparkujemy pod domem czy pod blokiem. Ani też nikt na ulicy nie pokaże na naszego C-Maxa i powie, patrz jaka zajebista fura tam jedzie. No nie. Ale podczas jazdy w tym aucie odczuwamy naprawdę wielką frajdę i wcale nie potrzebujemy jakiegoś rewelacyjnego wyglądu, by mieć świadomość, że konkurencję zostawimy daleko w tyle, na przykład na jakiejś krętej drodze. Podejrzewam, że nawet na to, że Poznań ten samochód wykręciłby całkiem niezły czas, albo mógłby się ścigać, nie wiem, z E46. Ceny startują już od 5000 zł za te najbardziej zużyte egzemplarze. Do tych podchodziłbym niejako z rezerwą, ponieważ pierwszy serwis, na przykład oleje, filtry, rozrząd, klocki, tarcze, jakieś pierdoły, które będzie trzeba wymienić w tym samochodzie, żeby po prostu jeździł, mogą podwoić jego wartość i zbliżymy się do kwoty już 10 000 zł, czyli za tyle właściwie, ile kosztują te porządne przedlifty i te tanie polifty. Zadbany przedlift albo taki tani polift to wydatek mniej więcej 10 do, no, powiedzmy 15 000 zł. Za te najbardziej wypasione wersje z końcówki produkcji. Dobrze, nie ma problemu. Panie na rok. Za te najbardziej wypasione wersje z końcówki produkcji, na przykład titanium z silnikami benzynowymi albo najlepszymi dieslami, trzeba zapłacić już ponad 20 000 zł i będzie to raczej auto z pewnym potwierdzonym przebiegiem i odpowiednią historią serwisową. Czyli podobnie mniej więcej jak francuska konkurencja z tego samego okresu produkcji, nieco może taniej niż inna niemiecka konkurencja typu Touran. Właściwie poza Mazdą i Fordem nikt nie robił lepiej jeżdżących minivanów. Dzisiaj nawet w Europie poza Fordem nikt nie robi tak dużo minivanów, bo oni mają B-Maxa, C-Maxa, S-Maxa, no trochę tego w ofercie jest. Ja właściwie tak prywatnie nigdy nie miałem Forda. No dobra, miałem służbową Fiestę i zastępcze Mondeo i nigdy nie chciałem mieć Forda. No może poza Mustangiem, Bronco, Escortem RS2000, Sierra Cosworth, Scorpio, F-150, Rangerem. No dobra, ocenę tego auta jednak po tym teście pozostawiam. Wam, moi drodzy, żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentowaniu i o lajkowaniu tego materiału, a także o zwiedzaniu innych playlist na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Wieje, muszę trochę poczekać na takie okienko.